Sebastian, jutro rewanżowa walka z Ismailem Tebojewem. Opowiedz troszkę o przygotowaniach do tego pojedynku. No, przygotowywałem się dosyć długo, bo około 4 tygodnie. Były sparingi, był taki obóz przygotowawczy. Mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowany. Potwierdziły to sparingi z Pawłem Głażewskim i ogólnie jest wszystko w porządku. Jak na dobrej drodze do zwycięstwa. Zdradzisz, z kim i gdzie konkretnie przygotowywałeś się? Mam przyjaciela we Wrocławiu. Nazwiska nie chcę wymieniać, bo nie wiem, czy sobie życzy, ale to jest dobry zawodnik w średniej wadze, taki mój dobry przyjaciel. W międzyczasie stoczyłeś pojedynek w Szwajcarii, trochę mało się mówiło o tym w polskich mediach. Mógłbyś coś opowiedzieć o tym, jak wyniknęła w ogóle ta propozycja i troszkę o przebiegu walki? No, propozycja była taka, żeby zaboksować z dobrym zawodnikiem w Szwajcarii, zawodnik w średniej wadze. Dosyć dobry miał bilans, ale jestem bokserem, więc nie boję się wyzwań. Trenuję po to, żeby wygrywać, żeby walczyć z najlepszymi zawodnikami, z coraz lepszymi zawodnikami. Propozycję przyjąłem, pojechałem, no, zaboksowałem. Oczywiście no, wynik mówi sam za siebie, ale jestem zadowolony z tej walki. To było potrzebne przetarcie przed następnymi walkami, które... To była pierwsza walka sześciorundowa, którą stoczyłem na pełnym dystansie i to było potrzebne. Czyli pomimo porażki troszkę pewności siebie zyskałeś? Tak, no bo dużo dała ta walka, mam nadzieję. Jaki plan jutro na Ismaila Tebojewa? No, będzie dobra walka, no przede wszystkim, a wszystko wyjdzie w ringu, co tu dużo mówić. W pierwszej walce sędzia Kardyni wytypował remis. Zgadzasz się z tym wynikiem? No obóz Ismaila powiedział, że to oni wygrali walkę. No, ja nie jestem od punktowania. No, walka była w miarę dobra. No, taki jest wynik, no, nie dyskutuję z tym. No, mógłbym przegrać, też bym nie miał nic do zarzucenia sędziom. Po prostu nie dyskutuję się z tym. Na jutro przygotowałeś coś innego niż rok temu w Grodzisku Mazowieckim? Konsultacje miałem z panem trenerem Kosedowskim, z moim przyjacielem z Wrocławia, także no coś, no, będzie dobra walka, zapewniam. Skończy się raczej przed czasem czy na punkty? Trudno o tym mówić. Jeżeli będzie okazja, na pewno wykorzystam. Traktujesz tę walkę trochę tak jak być albo nie być, no bo jeśli przegrasz, to będzie twoja druga porażka z rzędu. Tak, zgadza się, ale są. Niekiedy trzeba umieć przegrać, żeby później można wygrać. Tak to jest niestety. Szlify trzeba zbierać w tym boksie zawodowym. Przyjmuję wszystkie walki, nie kalkuluję, nie badam zawodników. Po prostu ja jestem zawodnikiem, który chce walczyć. Biorę wszystkich zawodników, którzy są i... Nie ma z tym problemu. A czy wygram, czy przegram, no to już jest drugorzędna sprawa. No oczywiście wychodzę do ringu po to, żeby wygrywać, a nie żeby się przewracać, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Walka z Ismailem odbędzie się na świeżym powietrzu. Twoje przygotowania jakoś były właśnie pod to robione, że będzie trochę inna sceneria niż zwykle? To znaczy już w zeszłym roku miałem tutaj debiut na powietrzu. W Szwajcarii też walczyłem na powietrzu. Wiadomo, przygotowania, ładna pogoda, słoneczko, dlatego uciekałem z sali, biegałem po górach, dużo trenowałem na powietrzu, tak.